Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na test kosmetyków od marki Catrice. Przetestujemy sobie razem dwa produkty z serii True Skin. I tutaj mam podkład oraz korektor. Jeśli chodzi o te kosmetyki, jak one się pojawiły na rynku, to nie byłam do końca przekonana, czy chcę je testować, dlatego że nie znam marki Catrice i może miałam dwa, może jakieś trzy kosmetyki i szczerze mówiąc nie zapadło mi w pamięć, czy one były fajne, czy nie fajne, więc raczej nie były to hity. Ale stwierdziłam, że chciałabym je przetestować i nagrać dla Was test, dlatego że są one bardzo mocno rozsławione w internetowym świecie beauty. Mnóstwo osób je zachwala. Są one nawet porównywane do wysokopółkowych kosmetyków. Z tego co kojarzę, to ten podkład był gdzieś na YouTubie porównany do jednego z droższych podkładów ogólnie na rynku kosmetycznym, La Prairie. Także jestem bardzo ciekawa, jak on się sprawdzi. I może przejdźmy sobie od razu do rzeczy, bez zbędnego przedłużania. Zaczniemy sobie od podkładu. Jeśli chodzi o cenę, 29,99 na Kocholicie. Tyle kosztował, jak go zamawiałam. Ale w internecie cena waha się między 30 a 25 zł. No zależy, czy złapiecie go na promocji, czy nie. Tutaj mamy 30 ml, także standardowa pojemność, szklane opakowanie. Więc do podróży średnio, ale żeby postawić na toaletce, myślę, że to wygląda bardzo ładnie. Ja mam kolor 015 Warm Vanilla i przeczytam Wam, co nam obiecuje producent, jeśli chodzi o ten produkt. Catrice True Skin to nawilżający podkład, który zawiera kwas hialuronowy i olej z nasion arbuza. Podkład posiada długotrwałą, zastygającą formułę, która jest bardzo komfortowa w aplikacji i nie tworzy efektu maski. Wygląda jak druga skóra. Krycie średnie z możliwością budowania pełnego, podkład zapewnia aksamitne matowe wykończenie, sprawdzi się do każdego typu cery. Więc obietnic jest sporo, ma być to podkład zastygający, długotrwały, ale też nawilżający i komfortowy. Ma nam dawać super krycie, więc jestem zainteresowana tym produktem. No i przejdźmy sobie najpierw do swatcha. Kolorek Warm Vanilla to był jeden z odcieni ciepłych, bo były jaśniejsze kolory, ale one były w chłodnych tonach. Więc stwierdziłam, że no troszeczkę nie bardzo, jeśli chodzi o taki chłodniejszy kolor. No i powiem Wam, że ten Warm Vanilla jest dosyć żółty. Także zobaczymy, jak on będzie wyglądał na mojej twarzy. Mam nadzieję, że się po prostu wtopi i że będzie to wyglądało ładnie. Ale jakby co, jeżeli będzie bardzo, bardzo żółty, to po prostu dołożę sobie kropelkę rozjaśniacza. No i delikatnie stłumię te żółte tony. Podkład nie ma zapachu. Formuła, jak widzicie, jest mocno leista, ale przy tym dosyć gęsta. Nie wiem, czy to będzie taki, wiecie, leciutki podkład, którego nie będzie czuć na skórze. Zobaczymy. No i standardowo nakładam na jedną stronę twarzy. Sprawdzimy sobie krycie. Wygląda to tak, więc podkład jest dla mnie troszkę za żółty. Jak go zaczęłam rozcieniać tutaj ku górze, to on się zaczął wtapiać i nie widać tak mocno tych żółtych tonów. Ale na brodzie no, będzie się to odcinało. Więc dołożę sobie troszeczkę rozjaśniacza i mam fajny rozjaśniacz od marki NAM. Już go testowałam z wieloma produktami, sprawdza się super. Moim zdaniem najlepszy rozjaśniacz, jeśli chodzi o te, które testowałam do tej pory. I on ma taką formułę, że nie zmieni Wam jakby gęstości podkładu. Nie spowoduje, że on będzie mniej kryjący czy bardziej kryjący. No i oczywiście nie zmieni Wam też formuły ani wykończenia. Dołożyłam sobie tyle rozjaśniacza, teraz to wszystko wymieszam pędzelkiem. I myślę, że spokojnie takie delikatne rozjaśnienie spowoduje, że ten podkład no, będzie lepiej na mojej skórze po prostu wyglądał. Bo on nadal będzie miał żółte tony, ale jak będzie jaśniejszy, to nie będzie się tak odcinał. Tak wygląda kolor po rozjaśnieniu, więc już jest lepiej. Mam nadzieję, że on się fajnie wtopi i że nie będzie tak mocno wybijać tymi żółtymi tonami. Nałożę go bardzo delikatnie. Rozcienię go, żeby ta warstwa była naprawdę cieniutka. Podkład na połowę twarzy nałożony. No i jak widzicie, cały czas te żółte tony się mocno wybijają. Także to jest Warm Vanilla, niby jeden z jaśniejszych kolorów, który miał być ciepły, a jest typowo żółty. Bardzo, bardzo żółty. No i nawet to rozjaśnienie no nie dało takiego efektu, jakiego oczekiwałam. Jeśli chodzi o to, jak wygląda ten podkład na skórze, to myślałam, że on się fajnie wtopi, a on troszeczkę osadził się i widać go faktycznie na tej skórze, co mi się nie podoba, bo nie wygląda to naturalnie. Druga sprawa, dosyć problematyczna, to jest to, że on bardzo szybko zastyga. Nie zdążyłam go jeszcze rozprowadzić na czole, a on już mi tutaj zaczął zastygać i wiecie, no ciężko było nawet gąbeczką rozblendować te krawędzie.
Więc no dla mnie to jest troszkę minus. Mam nadzieję, że korektor będzie taki w miarę ok kolorystycznie i po prostu korektorem uratuje sytuację, żeby to nie wyglądało aż tak żółto. No ten podkład nie do końca mi się podoba. Naprawdę opinie na jego temat są mega pozytywne, jest mnóstwo pozytywnych recenzji i ja liczyłam, że to będzie hit hitów. No on wygląda dosyć ciężko i dosyć sztucznie. Ale okej, nałożę podkład na drugą stronę twarzy i przejdziemy sobie do korektora. Podkład nałożony na całą twarz i muszę Wam wspomnieć o pewnej rzeczy. Po tej stronie aplikowałam podkład palcami, a później tylko delikatnie blendowałam krawędzie gąbeczką. Po tej stronie nałożyłam sobie ten podkład gąbeczką, czyli z dłoni nakładałam na gąbeczkę i rozprowadzałam po skórze i wygląda to o niebo lepiej. Przede wszystkim wygląda to lżej, przez to, że no tutaj jednak tymi palcami niby rozprowadzałam cienką warstwę, ale palce nie wchłaniały podkładu, więc automatycznie no zrobiłam sobie większe krycie i to wygląda troszkę bardziej ciężko. Z tej strony przez to, że gąbeczka wypiła trochę produktu, to wygląda to lżej. I w przypadku podkładu tak szybko zastygającego nakładanie gąbeczką to jest strzał w dziesiątkę. Bo jak nakładacie, to od razu rozprowadzacie, blendujecie i ten podkład w międzyczasie już powoli zastyga. Tutaj jak nałożyłam palcami i sięgnęłam po gąbeczkę, to już ten podkład mi zastygł, więc miałam delikatny problem z rozblendowaniem go. No z tej strony, jak mówię, wygląda to dużo, dużo lepiej. Całkiem przyzwoicie ten kolor się wtopił, chociaż widzę w kamerze, że jest dosyć żółty. No ale będę go ratowała korektorem. Krycie ma bardzo mocny ten podkład, to trzeba mu przyznać. Tutaj te pory są też tak troszeczkę lepiej zakamuflowane, schowane. Tutaj są bardziej widoczne. Przez to właśnie, że warstwa tego podkładu jest troszeczkę grubsza. Więc moje przemyślenia na ten moment, jeśli chodzi o ten produkt, nakładanie gąbeczką i rozcienianie tego produktu na skórze, żeby ta warstwa była jak najcieńsza. Bo naprawdę wystarczy troszeczkę tego podkładu i krycie i tak macie dobre. Więc nie trzeba nakładać dużo, no myślę, że budowanie tego podkładu to już w ogóle byłaby maska. Przechodzimy sobie dalej, korektor True Skin High Coverage Concealer, 18 godzin i kolor to 005 Warm Vanilla. Mam nadzieję, że nie będzie super, super warm. I jeśli chodzi o korektor, kosztował 16,90 na Kokolicie. Korektor ma 4,5 ml i przeczytam Wam, co nam obiecuje producent. Catrice True Skin to wodoodporny korektor o wysokim stopniu krycia. Jego trwała formuła została wzbogacona o kwas hialuronowy, który zapewnia nawilżenie do 18 godzin. Jest połączeniem mocnego krycia z lekką, nieobciążającą skóry konsystencją, stapia się ze skórą, zapewniając naturalny efekt. Więc mam ogromne oczekiwania co do tego korektora i mam nadzieję, że nie będzie tak żółty jak podkład. Zaczynamy od swatcha. No i niestety jest to ta sama tonacja. Korektor jak na 005 jest dosyć ciemny, ale to był chyba pierwszy korektor w kolejności, który miał ciepłe tony. Także no nie miałam za bardzo wyboru, jeśli chodzi o kolor tego produktu. No jest żółtawy, jest naprawdę żółtawy, a myślałam, że sobie uratuję ten podkład właśnie korektorem. Myślałam, że nałożę trochę korektora na boki twarzy, troszeczkę przez środek twarzy i na czoło i zniweluję te żółte tony, a widzę, że ten korektor też jest mocno żółty. I sprawdzę sobie jeszcze ten kolor korektora obok koloru podkładu. Tak to wygląda i powiedziałabym, że troszeczkę bardziej beżowo wypada ten korektor przy podkładzie. Tutaj macie korektor, tu podkład, ale muszę przyznać, że ten korektor jest dosyć ciemny. No myślałam, że ten kolor 005 no naprawdę będzie taki jaśniutki, fajny korektor. Ale okej, przechodzimy sobie do aplikacji. Jak wiadomo, nie wszystko jest takie, jakie się wydaje w internecie. Nałożę sobie od razu z opakowania i troszeczkę rozblenduję palcami, a potem dokończę gąbeczką. Myślę, że tyle mi w zupełności wystarczy. Korektor nałożony i powiem Wam, że jest po pierwsze mocno żółty, po drugie jest ciemny, zlał mi się dosłownie z podkładem. No a chciałabym tą okolicę mieć troszeczkę rozjaśnioną. To krycie jest całkiem ok. Ja nie chciałabym dokładać tego korektora, bo on też jest zastygający i też może być dosyć ciężki. No zobaczę, jak to będzie wyglądało po przypudrowaniu. Na razie jest w miarę. Wiadomo, że nie zachrył mi wszystkiego i musiałabym tutaj szczególnie dołożyć kapkę. Ale nie chcę już tego robić, żeby nie osiągnąć efektu ciężkości. Także przede wszystkim te kolory. No nie trafiłam z kolorami kompletnie. Bałam się troszeczkę brać odcienie zimne. Neutralnych kolorów chyba w ogóle nie widziałam w gamie tych podkładów i tych korektorów. Więc no ja mam raczej ciepłą karnację i zdecydowałam się na ciepłe kolory. No a tutaj wyszły straszne żółtki. Przejdźmy sobie do pudru i jeśli chodzi o puder na całą twarz, nałożę Ingrid z kolekcji Sauté.
Mam nadzieję, że on przez to, że jest biały i że jest taki dosyć mączny, troszkę mi rozbieli ten podkład i że będzie to wyglądało w miarę. A jeśli chodzi o puder pod oczy, nałożę Fenty Beauty w kolorze Butter. Twarz przypudrowana i jak widzicie nadal lekki żółtek na twarzy, no nie da już się tego uratować, nic z tym nie zrobię. Zaraz nałożę lekkie konturowanie, więc troszeczkę odciągnie to uwagę od tej mojej żółtej twarzy. Ale te kolory, no tragedia. Jeśli chodzi o korektor, wszedł mi trochę w załamania niestety. I wygląda, no tak dosyć sucho. A to nie jest wina pudru, bo tego pudru używam już od dawna. Używałam z różnymi korektorami, z Lovely, z Eveline. I nie wyglądało to tak jak tutaj. To nie jest chyba efekt, którego oczekiwałam po tych produktach, więc nie jestem do końca z tego zadowolona. Jeśli chodzi o przypudrowanie podkładu, no to on wygląda cały czas dosyć ciężko. Jest różnica, jeśli chodzi o te dwie strony. Po stronie, gdzie nakładałam podkład gąbeczką, jest troszkę lżej i faktycznie no, ta skóra jest troszkę bardziej wygładzona. Tutaj pory są bardzo mocno podkreślone i mamy ciężkość na skórze. No co ja mam Wam powiedzieć? Niestety nie jestem z tych produktów zadowolona na ten moment. Będę na pewno je dalej testować, ale liczyłam na to, że to będą moje hity. A już pomijając te kolory, no te formuły są takie średnie. Makijaż skończony, mam nadzieję, że wyszło w miarę ok. Wiecie, pomijając tą żółtą twarz. Jeśli chodzi o paletę do makijażu oczu, My Secret Glamorous Tones i to jest ta paletka z przepięknymi błyskami, ale maty też są w porządku. Testuję ją od jakiegoś czasu i powiem szczerze, że coraz bardziej mi się podoba. Dzisiaj zrobiłam typowo matowy makijaż tą paletą. Kredka na linii wodnej to oczywiście Vibo Skinny. Jeśli chodzi o bronzer, Fresh Bronze Powder w kolorze 02 od Belle. Rozświetlacz, jak zwykle Turbo Highlight, a jeśli chodzi o róż, to Luminoso od marki Milani. Na ustach pomadka od marki Paese w kolorze 107, No Makeup Nude. I przechodzimy sobie do podsumowania kosmetyków od marki Catrice, które dzisiaj testowałam. Zaczniemy sobie od podkładu i jeśli chodzi o ten produkt, to przede wszystkim spodziewałam się czegoś innego. Myślałam, że to będzie dobre krycie, że to będzie podkład na większe wyjścia, zastygający, ale jednak komfortowy, no bo ma być to produkt nawilżający. Jeśli chodzi o te dwie strony, strona nałożona dłońmi i rozblendowana gąbeczką i strona typowo nałożona gąbeczką, to z tej strony mam po prostu maskę, przez to, że trochę tego podkładu za dużo nałożyłam. Tutaj całkiem ok to wygląda, ale przez to, że on jest mocno zastygający, czuję ściągnięcie na skórze. Czuję po prostu, że mam makijaż, a tego efektu nie lubię. Mam ten makijaż około godziny, a już ten dyskomfort na skórze się pojawił. Więc no niby na większe wyjście, no bo podejrzewam, że on będzie bardzo trwały, ale z drugiej strony no jest takie uczucie podkładu, po prostu. Jest taka ciężkość na skórze, więc myślałam, że on będzie inny. Nie spodobał mi się do końca. Będę go na pewno dalej testować. Będę go musiała rozjaśniać, mieszać może z innymi, bardziej neutralnymi podkładami, żeby zrobić z tego fajny kolor, bo kolor Warm Vanilla jest bardzo, bardzo żółty. No ale jeżeli miałabym powiedzieć, czy ten podkład bym kupiła ponownie? Po pierwszych testach nie, niestety nie. Co do korektora, tutaj jest troszeczkę lepiej. Ten kolor jest żółty, ale w miarę wygląda pod tymi oczami. Wydaje mi się, że to jest też kwestia żółtego podkładu, za żółtego podkładu. W połączeniu z innym podkładem ten korektor nie wyglądałby aż tak ciemno i aż tak żółto. A tak to wszystko mi się zlało w jedną całość. Krycie jest całkiem ok, ten korektor też jest zastygający, ale nie jest jakoś mocno zastygający. Nie czuć efektu ściągnięcia pod oczami. Wygląda niestety dosyć sucho, ale nie czuć tej suchości. Może potrzebna jest na przykład baza, taka wiecie, nawilżająca pod oczy, jak ma marka Paese. I wtedy ten korektor bardziej komfortowo by leżał. Na pewno będę go dalej testować, ale znowu nie jest to produkt, który po pierwszym teście bym kupiła od razu, wiecie, leciała i kupiła. Czasem są produkty, które się super sprawdzają za pierwszym razem. I już jest lampka w głowie, hit, muszę sobie zrobić zapas. Tutaj czegoś takiego nie ma. Jest takie, niby coś z tego będzie, ale nie wiadomo, w którym kościele dzwoni. Pokażę Wam jeszcze na koniec swatche tych produktów i możecie na pewno zauważyć, że podkład niestety ciemnieje. Nie jakoś bardzo mocno, ale troszeczkę ściemniał. Widać to, bo jak nakładałam produkty i robiłam swatche, to te dwa kolory obok siebie były bardzo do siebie zbliżone. Teraz widać, że podkład jest ciemniejszy. Więc myślę, że jak nie nałożyłabym rozjaśniacza, to w ogóle miałabym taką żółtą pomarańczkę na skórze. I w ogóle wyglądałoby to tragicznie.
Teraz jest w miarę okej, ale jak patrzę tutaj przed siebie do lusterka, no to widzę, że jestem mocno żółta. Także mam nadzieję, że wybaczycie mi dzisiaj tego żółtka na twarzy. No ale wiecie, to jest test. Nie zawsze testy wychodzą dobrze, nie zawsze te kolory są dopasowane, szczególnie jak zamawiamy w internecie. Swatche trochę przekłamują, więc no nie jestem zadowolona z tych kolorów. Będę po prostu je łączyć z innymi kolorami, będę je mieszać, rozjaśniać. Nie poddaję się, będę na pewno testować te produkty. Albo w opisie, albo w komentarzu pod tym filmem zrobię Wam notkę na temat tego, jak te produkty mi się sprawdziły przez cały dzień, bo nagrywam dzisiaj wcześniej, także spokojnie 10, może nawet 12 godzin w tym makijażu pochodzę. Z racji tego, że to są produkty zastygające, podejrzewam, że będą trwałe, ale jestem ciekawa, czy okolica pod oczami nie będzie przesuszona, czy skóra nie będzie ściągnięta, czy nie będzie jeszcze większego dyskomfortu niż jest teraz. No i czy ten podkład mi gdzieś tam nie popęka, no bo podkłady zastygające też mają czasem właśnie do tego tendencję. Zobaczymy, na pewno dam Wam znać. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie mi koniecznie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy testowaliście tą serię Catrice True Skin, czy jesteście zadowoleni z tych kosmetyków, czy wręcz przeciwnie, jestem bardzo, bardzo ciekawa, co napiszecie. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!